No, urodziłem się dawno, bardzo, bo 75 lat temu we Lwowie, w kamienicy, która wówczas zbudowana jeszcze chyba przed wojną, odzwierciedlała jednak konstrukcją swoją podziały społeczne, w tym sensie, że mieliśmy w domu, mieszkaliśmy na drugim piętrze, mieliśmy mieszkanie sześciopokojowe z ordynacją, czyli gabinetem zabiegowym i poczekalnią mojego ojca, który był lekarzem. Była klatka schodowa, taka piękna, prowadząca od bramy frontowa i ta była dla takich osób lepszych. Natomiast dla służby i tak dalej, dla tych osób, powiedzmy, w stylu marksistowskim, z klas niżej położonych, była druga klatka schodowa z blaszanych stopni spiralnych, a kręta. No więc w tym mieszkaniu spędziłem lata dziecięce, potem chodziłem do szkoły imienia Żółkiewskiego, powszechnej. Jeszcze niedawno dowiedziałem się z gazety z rozbawieniem, z niemieckiej, że teraz jak po Lwowie już ukraińskim niestety oprowadzają wycieczki, to tam pokazują tę szkołę i mówią, tutaj chodził Stanisław Lem. No a potem chodziłem do gimnazjum imienia Karola Szajnochy na Ławach Hetmańskich. Obok była, jest właściwie, jeszcze stoi Baszta Prochowa z XVI wieku, o czym nie miałem pojęcia, bo właśnie nie zajmowałem wtedy archeologią ani historią w ogóle. No i były to bardzo dla mnie, było to dzieciństwo spokojne, dlatego, ponieważ ja się urodziłem 2 lata po polsko-ukraińskiej takiej lokalnej wojnie o polskość Lwowa. Ale ja się dopiero dowiedziałem o tym, kiedy już miałem co najmniej 10 lat, a może 9, bo na suficie w pokoju sypialnym rodziców był ślad po kuli karabinowej, którą ktoś strzelił z ulicy i dowiedziałem się o tym śladzie wojny w bardzo takim burżuazyjnym, spokojnym mieszkaniu z pewnym zdumieniem, a nawet powiedziałbym osłupieniem, że ktoś mógł strzelać do okien. No i w 1939, kiedy Polska została rozbita, prawda, najazdem niemieckim, myśmy jeszcze wciąż mieszkali, znajdowali się w tym mieszkaniu. Potem miasto było otoczone najpierw w 1939 roku we wrześniu przez Niemców i wyglądało na to, że Niemcy już wejdą. Ale potem się cofnęli i przyszli Rosjanie, to znaczy Sowieci, jak to się mówiło. To było bardzo niesamowite i ta straszliwa obcość tego najazdu, no była jak dla nas wszystkich jak uderzenie młotem w głowę. Tak się złożyło, że ja na 2 miesiące przed wybuchem wojny matury zdałem, no i nie wiadomo było, co mam robić dalej, ponieważ ojciec obawiał się, znaczy ja też oczywiście, że mogą mnie wziąć do tak zwanej Czerwonej Armii Sowieckiej, to bardzo mu zależało na tym, żebym poszedł na studia wyższe. Mnie również. Zdawałem egzamin na Politechnikę Lwowską, egzamin zdałem, a przyjęty nie zostałem, ponieważ byłem synem burżuja. Wtedy ojciec wykorzystał swoje stare znajomości, bo ojciec powracał jako naukowy, jako asystent profesora Jurasza na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego. No i dostałem się dzięki temu na medycynę bez najmniejszej ochoty, ale rozumiejąc, że to jest konieczność, żeby nie zostać wcielonym do Armii Czerwonej i gdzieś na jakimś Sybirze dokonać życia. No i potem z kolei w 1941 roku, jak już byłem na drugim, to był drugi rok moich studiów, z kolei rozpoczęła się wojna niemiecko-sowiecka, przyszli Niemcy. No i wtedy już dla Polaków nie było żadnej możliwości w całym Generalnym Gubernatorstwie uczenia się. Oprócz szkoły podstawowej nic nie funkcjonowało, więc zostałem nagle i niespodziewanie, zresztą z własnej woli, mechanikiem samochodowym, a właściwie papiery, które mnie upoważniały do tego, to było wyłącznie tak zwane zielone amatorskie prawo jazdy, bo ja przed wojną się nauczyłem prowadzić samochód. Naprawiałem niemieckie samochody, trochę robiłem sabotażu małego, tak zwanego, się wsypywało karbolu do
oleju do silników i takie rozmaite inne rzeczy się robiło. Potem na dawnym terenie Targów Wschodnich był tak zwany Beutepark der Luftwaffe. Tam Niemcy składowali olbrzymie ilości zdobycznego sprzętu bojowego posłowickiego i nas ciężarówkami tam wozili Niemcy, żeby rozmontowywać rozmaite na przykład samochody sanitarne. I ja tam pod śniegiem znalazłem woreczki z prochem. To był proch do działu armana, czy do armat większego kalibru. To mniej więcej półkilowe woreczki. Ja początkowo nie wiedziałem, co to jest. No i potem się okazało, że nasza organizacja podziemna bardzo chętnie by to widziała, bo można było użyć tego przeciwko Niemcom. No więc ja po trochu wynosiłem te woreczki i to był cały właściwie mój wkład w działalność aktywnego ruchu, szumnie przynajmniej ruchu oporu. No a potem znowu przyszli Sowieci w 1944 roku, już latem, swoją metodą okrążeń od zachodu, a nie od wschodu. Zaatakowali niemiecki wówczas przez Niemców obsadzony Lwów. Znalazłem się razem z kamienicą, gdzie mieszkałem, na ulicy Zielonej, na linii frontu. Były to nieprzyjemne dni, dlatego ponieważ pod naszą kamienicą stacjonowały czołgi, ja już naprawdę nie pamiętam czyje, bo to się wciąż zmieniało. Raz były sowieckie, tak, to były sowieckie czołgi, a jakiś samolot przyleciał i zrzucił bombę, próbując te czołgi trafić, ale mu się nie udało. Natomiast udało mu się tak blisko ściany szczytowej naszej kamienicy zrzucić bombę, że ja, który, bo wszyscy siedzieliśmy w piwnicy wtedy oczywiście, w czasie bombardowania i strzelaniny, ja, który odważyłem się wejść do kuchni, żeby się napić zimnego barszczu z wielkiego kotła na blaszku kuchenny, właśnie jak piłem ten barszcz i miałem taki w ręku taki porcelanowy kubek, to bomba spadła. No i zrobiło się nagle biało, taki jak, to był wapienny pył, ugłuchłem całkowicie. Z tego kubka zostało tylko kółko, to znaczy uszko na moim palcu, a z czoła ciekła mi krew, bo rama górna okienna upadła mi na głowę i szyba się rozbiła. No i w krótki czas po tym już znowu się trochę uspokoiło. Kontynuowałem studia znowu na sowieckim, tak zwanym medfaku, w Instytucie Medycznym. Aż wreszcie nam powiedzieli Sowieci, że albo bierzemy sowieckie obywatelstwo, albo się repatrujemy do Polski. Tu był taki urząd, nazywał się PUR, urząd repatriacyjny, i pociągiem pod nadzorem tej placówki pojechaliśmy do Krakowa. A ponieważ byliśmy z rodziną, znaczy ja oczywiście byłem wtedy z rodzicami, byliśmy przekonani jakoś i utwardzeni we wierze, że żadna moc nie zdoła Lwowa z polskości wyrwać, to myśmy tak strasznie długo siedzieli w tym Lwowie już sowieckim, że w niedobrych warunkach musieliśmy się repatriować, to znaczy nie mogliśmy wziąć ze sobą tylu rzeczy, co by się chciało. Jednym słowem i mówiąc krótko, jakśmy przyjechali do Krakowa, to byliśmy jak myszy kościelne, biedni. Ojciec stracił samą ordynację, myśmy stracili te wszystkie nasze. No bo jednak byłem synem zamożnego lekarza, on się dorobił własnej kamienicy. No ale w każdym razie jak przyjechaliśmy do Krakowa, tośmy zamieszkali na ulicy Śląskiej, 3 mieszkania, 2 takie małe ciupie. Ja miałem tam tak zwaną niszę nad klatką schodową, coś 3 metry, niecałe 3 metry kwadratowe, z dużym grzybem na ścianie. No, ponieważ miałem papiery świadczące o tym, że skończyłem drugi rok studiów medycznych we Lwowie, to się to przetłumaczyło, wpisało się na studia. Jeszcze podówczas był Uniwersytecie Jagiellońskim Wydział Lekarski. I zaczęły się te studia po wszystkich tarapatach wojennych w Krakowie. A ponieważ byliśmy bardzo, no, bardzo silnie przyciśnięci finansowo i mieliśmy wszystkiego mało, zacząłem się rozglądać za jakimiś dodatkowymi źródłami dochodu. No i przypadkowo, i zdaje mi się nawet, że Szymborska, którą zresztą znam od tych czasów,
i która wtedy się nazywała, znaczy teraz też oczywiście, Wiśka Szymborska, zaznajomiła mnie z jednym facetem, przez którego najpierw publikowałem głupawe wierszyki w takim piśmie Kocynder Śląskim, a potem w Katowicach znalazła się też jeszcze wtedy prywatna oficyna, co tydzień powieść na papierze gazetowym i ja do niej zacząłem pisywać. To były straszne pieniądze dla mnie wtedy, bo to było 26 tysięcy złotych tych pierwszych sprzed wymiany za kilkunastostronicowe opowiadanie. No więc ja te opowiadania pisałem wyłącznie dla, no po prostu dla grosza, żeby zarobić. A te opowiadania to one w dużej mierze, w pewnej mierze nawet ocalały i wyszły. Jedno nazywało się Koniec świata o 8:00 i to opowiadanie jest w moich nowelach obecnie. Niby to fantastyczne. A potem było opowiadanie, nazywało się Trost twoich marzeń, o jakiejś miłosnej aferze amerykańskiego dziennikarza. No i jeszcze Plan Antifał napisałem, także opowiadanie o, to miało być o szpiegostwie prowadzonym przez aliantów w Niemczech hitlerowskich. Opowiadanie to ostatnie miało taką charakterystyczną cechę, że było przeze mnie w pewnym sensie za dobrze napisane. Za dobrze to znaczy, że to wzbudziło podejrzenie, że taki szczeniak jak ja to nie mógł napisać takiego opowiadania sam i zaczęto mnie podejrzewać o plagiat, że ja ściągnąłem to opowiadanie z jakichś źródeł angielskich. Tymczasem nie okazało się, że nie i się wybieliłem, bo po prostu rzeczywiście wszystko wymyśliłem. Opowiadanie to, podobnie jak niektóre inne, były także na przykład, nie mówię dla przykładu, wydane w Niemczech. Mówię na przykład dlatego, ponieważ ostatnio, teraz już jako pisarz z dorobkiem, bo mam prawie 980 książek wydanych za granicami kraju, ostatnie wydania będą, teraz podpisałem umowę na wybór z tureckim wydawcą. Trzeba było, prosiła Biblioteka Jagiellońska i przyjechała tutaj taka mała furgonetka, bo to było tego coś 400 książek, więc tego to nie można było samochodem osobowym przewieźć. No i między innymi było tam także zapewne, przypuszczam, bo to mój pan sekretarz robił, więc ten wybór, właśnie to opowiadanie z 1946 roku, a więc to już jest ładny kawał czasu, odkąd to zostało napisane. Zresztą oni mówili, że oni chcą zrobić, co mnie dość dziwiło, wystawę moich książek. I sobie pomyślałem, że z pewnym zdziwieniem, że to będzie coś niesamowitego, ponieważ w tej ilości książek, o której wspomniałem, to na 980, nie ma, nie liczę tutaj polskich wydań. To już będzie tak dużo, no, że aż za dużo może. Zresztą od czasu do czasu okazuje się, że ja niektórych książek, które napisałem i wydałem jako pierwsze wydania, w ogóle nie mam, bo jakiś amator Lema ściągnął po prostu z mojego wzornika i ich nie ma. Wracam do 1946 roku. No studiowałem tę medycynę i w dziwnym towarzystwie, ponieważ studiowałem wówczas z taką okropnie dziwaczną mieszaniną ludzi. Tam byli ludzie młodzi, co mieli po 24 lata jak ja, ale byli także 30-40-letni, ponieważ wojna wykoleiła całą masę ludzi ze studiów i teraz wszyscy usiłowali do tego, jak gdyby powiedzieć, odjeżdżającego pociągu medycyny wskoczyć, dobiec jeszcze. No i w 1948 roku, jak się rozpoczęły egzaminy końcowe, to nagle się dowiedziałem, no właściwie to jak mówi się, piorun z jasnego nieba czas, że jak zdam wszystkie egzaminy i zostanę już tym lekarzem, to wezmą mnie do wojska i będę do końca życia lekarzem wojskowym. To mnie się nie uśmiechało wcale, ponieważ ja już wtedy byłem autorem jednej powieści, którą napisałem w 1948 roku, nazywała się Szpital Przemienienia, ale nie mogłem jej wydać, bo już był tak zwany, jak się nazywa, mróz czasów stalinowskich się rozpoczął. Zaczęły się dosyć dla mnie niewesołe lata, bo z jednej strony nie zdałem ostatniego egzaminu na medycynie po to, żeby mi nie mogli jako lekarza wojskowego na wieki wieków gdzieś do jakichś przywódzi, jakiegoś garnizonu.
a z drugiej strony nie miałem książki wydanej. Także mnie mniej więcej po jakimś niedługim czasie powiedziano mi w związku, że ja nie jestem żadnym kandydatem na pisarza, tylko ja jestem takim jakimś facetem, który się tutaj pęta, bo nie mam książki wydanej. I wyrzucono mnie ze Związku Literatów. Wtedy już nie byłem nikim. Otóż to był taki czas, że jak ktoś nie pracował i był nikim, to było bardzo niezdrowe. Ja jeszcze we Lwowie zapadłem na taką dziwaczną słabość, że zacząłem myśleć o tym, żeby stworzyć teorię funkcji mózgu ludzkiego. Sensu nie miało to żadnego, ale napisałem bardzo dużą teorię funkcji mózgu. A przybywszy do Krakowa, zacząłem szukać kogoś, kto mógłby mi powiedzieć, ile to jest warte. To tam było trochę bredzenia, trochę filozofii, trochę wszystkiego. I ktoś, nie pamiętam już kto, skierował mnie do doktora Chojnowskiego, który był podówczas założycielem Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a to się nazywało Konwersatorium Naukoznawcze i zaczęło właśnie wydawać pismo Życie Nauki. No i rozpoczął się kolejny rozdział mojego życia. Zostałem po pierwsze mianowany młodszym pracownikiem naukowym konwersatorium z pensją 500 starych złotych miesięcznie. Co prawda główne moje zajęcie było wnoszenie paczek z książkami tu i tam, ale bardzo to było pożyteczne, ponieważ Chojnowski, który wykazywał olbrzymią inicjatywę, zdecydował się wysyłać listy z pieczęcią bardzo ładne. On był bardzo staranny, jak chodziło o te takie rozmaite nadruki, pieczątki i tak dalej. Do wszystkich uniwersytetów Kanady, Stanów Zjednoczonych i tak dalej z prośbą, ażeby nam przysyłano dla polskich uniwersytetów straszliwie wypuszczonych w czasie okupacji niemieckiej książki naukowe. I te uniwersytety odezwały się bardzo rychło i zaczęły przychodzić całe paczki, paki nawet z książkami, którym ja powinien był to nosić na pocztę i wysyłać. Otóż jak ilekroć widziałem wśród tych książek jakąś, co mogła mnie zainteresować, a mnie interesowały oczywiście naukowe książki, to ja brałem na jedną noc do domu. Jako młody człowiek miałem tyle zdrowia, że przez noc zdążyłem książkę przeczytać, a przy nim przekartkować i dopiero potem ją wysyłałem. W ten sposób byłem jednym z pierwszych w Polsce ludzi, którzy zapoznali się z cybernetyką Norberta Wienera, potem czytałem teorię informacji Shannona, potem już w 50 roku Human Use of Human Beings, a potem wszystko wyszło po polsku, ale dopiero dziesiątki lat potem. Dużo tych książek przeczytałem, z tym, że jak się okazało na samym początku, ja w ogóle nie znałem języka angielskiego, tylko niemiecki i rosyjski, a książki były po angielsku. No oczywiście był to kłopot, ale pod surowym nadzorem doktora Chojnowskiego i ze słownikiem w ręku zacząłem te książki czytać najpierw bardzo powoli, z trudem, a potem coraz prędzej. No i w ten sposób nauczyłem się angielskiego tak dziwnie, że to mi zostało do dzisiaj. Ja umiem, ja rozumiem angielski język napisany, ale ja nie mówię po angielsku. Ja mogę także napisać coś po angielsku, ale ja, jak ktoś mówi po angielsku, to ja nie rozumiem. Bo ja nie znałem wymowy, tylko tak jak mniej więcej ja wiem, jak Robinson pewno Crusoe może się uczyłem. W ten sposób do pewnego stopnia się ustabilizowałem życiowo, bo miałem już w dowodzie osobistym, to było bardzo ważne, pieczątkę, że jestem młodszym pracownikiem naukowym. Tego konwersatorium naukoznawczego zacząłem robić przeglądy prasy dla miesięcznika Życie Nauki, ale wtedy nadeszła tak zwana sesja Wszechzwiązkowej Sowieckiej Akademii Nauk Rolniczych, na której pojawił się Łysienko. Łysienko pojawił się ze swoją straszną koncepcją, że to, żadnych genów nie ma, jest tylko Łysienko, jest Miczurin, a dziedziczność to jest coś takiego, co można zmieniać na siłę. To się nazywało po rosyjsku rozszatan na jonas wilna śledztwienność. To jeszcze wiem o tym stąd, że do nas przyjeżdżali uczeni, tak zwani uczeni z Moskwy. Między innymi przyjechał prawa ręka Łysienki, to był pan profesor Łuszczenko i miał do nas przemówienie. No, wszyscy po cichu odnosili się z najwyższym sceptycyzmem do tych rewelacji Łysienki, ale naraz
pojawił się taki duży jakiś pakiet, właściwie pudło, z którego profesor Głuszczenko wyciągnął pomidora. Ten pomidor był znacznie większy od piłki futbolowej, no chyba ze 3 razy większy, bo coś tak to wyglądało jak bal nadymany. To nawet biologowie wszyscy usłupieli i ktoś chciał to pomacać. On powiedział, o nie, to nie można matać. To jest tylko model zrobiony z czerwonego wosku. Oryginalny pomidor znajduje się w Moskwie. No więc wtedy potem jeden z tych profesorów powiedział tak, ale oczywiście prywatnie. Widziałam, jak sztukmistrz wyciąga za uszy białego królika z cylindra, ale nie przypuszczam, żeby w cylindrach rodziły się zwykle białe króliki. No, więc to była moja przygoda taka, że ja zrozumiałam, bo ja miałam zamiar pierwotny po zakończeniu medycyny jeszcze dodatkowo, bo takie były chciwe nauki, studiować biologię teoretyczną. No, ale teraz już widziałam, że oczywiście żadnej biologii nie ma, tylko szamaństwa wysienki, więc musiałam zrezygnować. Wzywano mnie jeszcze, starając się mnie nakłonić rozmaitym prośbą i groźbą, żebym jednak zdał ten ostatni egzamin z medycyny i poszedł służyć do wojska jako lekarz, ale nie chciałem. No nic mi nie mogli zrobić, bo nie zdawanie egzaminów to wtedy jeszcze się nie wsadzało do więzienia. I tak się pomału przestawiły zwrotnice moje życiowe, że ja zacząłem pisać wtedy właśnie rozmaite wiersze, które zacząłem publikować, no tak wcześniej nawet. Tygodniku powszechnym, ale tak mnie osobiście, no dzięki moim już pewnym wiadomościom z dziedziny biologii, zirytowały mnie te brednie łysienki, że ja wziąłem do przeglądu prasowego rosyjską prawdę, powycinałem takie co piękniejsze stylistyczne kwiaty, żeby zrobić obraz takiej, no bredni po prostu, że łysienka opowiada, i zamieściłem to jako w przeglądzie prasy w życiu nauki. Okropna się awantura zrobiła. No był 48, 49 rok. Wtedy 49 to już był prawdopodobnie raczej. No i a w 50 roku życie nauki nam w ogóle zebrano. Między innymi ja, jak ktoś mówi, magna pars swój. To znaczy podnosiłem niewątpliwie jakąś dużą część odpowiedzialności za ten przykry fakt, że nam rozwalono życie nauki i konwersator. No i znowu, jeszcze raz kolejny, prawda, znalazłem się bez pracy i znowu wisiałem w powietrzu, bo tak, medycyny nie skończyłem. Miałem nawet w pewnym momencie ochotę, to śmieszne powiedzieć, ażeby wykorzystując moje nabyte z czasów niemieckich umiejętności, bo ja trochę także zajmowałem się spawaniem, acetylen z tlenem. Żeby zostać spawaczem, to znaczy po prostu fizycznym pracownikiem wykwalifikowanym. Mi się to wydawało zupełnie ciekawe zajęcie. Pensja była niezła. No, to wywołało w domu u rodziców straszne zmartwienie, takie zdeklasowanie i tak dalej. No, ale ja się zgodziłem, bo z tego tym bardziej byłem kiepskim spawaczem zawsze, bo w czasie okupacji niemieckiej być złym pracownikiem to było w pewnym sensie bardzo patriotyczne. Im się więcej psuło i niszczyło, tym bardziej to było patriotyczne. A porządnie spawać i tak nie umiałem. No jednak wtedy mniej więcej zaczęły się moje takie peregrynacje do Warszawy. Jeździłem do czytelnika i do chyba książki wiedzy, do tych wydawnictw partyjnych. No, nominalnie czytelnik był w spółdzielniu, żeby jakoś coś zrobić, żeby jakiś dziwny sposób uratować od nicości, niebytu moją powieść, ten Szpiler Przemienienia. No, ponieważ ona uznana była za wroga, była ideologicznie fałszywa i tak dalej, no to napisałem drugi tom, w którym moje wspomnienia osobiste z czasów niemieckich wplotłem po wymyślane postaci świetlanych komunistów, których w życiu nigdy żadnych nie widziałem, a mojego kolegę, znaczy starszego oczywiście, kierowcy samochodowego Zdrowa Marcinów się nazywał, zrobiłem z niego płomiennego bojownika za sprawę proletariatu. Należy zrozumieć, że to były bardzo dziwne czasy, w których normy nie mogą się nam obecnie w głowach pomieścić, dlatego między innymi, ponieważ sprawy, nad jakimi się dyskutowało wydawnictwie właśnie, powiedzmy, w czytelniku, to były takie. Czy robotnik pracujący w kraju socjalistycznym
w czasie pracy w ogóle może się spocić. To jest przecież niemożliwe, żeby on się pocił, jak dookoła panują takie idealne i świetlane warunki socjalistyczne. No więc się z rzeczą zrozumiałem, że ta moja książka nie mogła się ukazać. To była, złożyłem ją u GBTA w 48, potem był 49, 50, 51, 52, 3, 4. Między 4 a 5 rokiem dopiero przedprożu Polskiego Października w końcu powieść się udało wydać jako całość. To był ewenement, który mnie rzeczywiście już definitywnie osadził jako członka związku. I to już było bardzo dobre, dlatego ponieważ personalna ze związku stawiła mi pieczątkę do dowodu osobistego, że jestem członkiem związku i to było bardzo zdrowe, bo jak się nie miało jakiejś pieczątki od osoby, która się nazywała personalnie, to było bardzo nieprzyjemne. Było się takim ważnym elementem podejrzanym. W pierwszym tomu nic nie ruszałem, bo i do tego tomu pierwszego byłem bardzo przywiązany i on wyszedł i wychodzi w dalszym ciągu teraz i w kraju, i za granicą. A tamte dwa, które dorobiłem, no to skazałem w całości na niebyt, bo one były, jak gdyby powiedzieć, wymuszone na mnie. Chyba 6 lat nie mogłem wydać z tego wszystkiego, tej książki, tak. A równocześnie jeszcze przestałem pisać w tygodniku powszechnym, bo mi powiedziano w Warszawie, że jeśli nie przestanę pisać wierszy i opowiadań w tygodniku powszechnym, to w ogóle nie mam nawet co marzyć o tym, że mi ktoś wydał jakąś książkę. Byłem przecież początkującym 20-paroletnim chłopakiem, pisarzem tak zwanym, dopiero pączkującym, prawda, zapowiadający się dopiero. Pamiętam, że pewnego dnia na ulicy Śląskiej jeszcze jak mieszkałem, a Romek z matką Huzarską mieszkał na Łobzowskiej, to ja powiedziałem matce, żeby zagrzała mi kawę, bo ja tylko na chwilę polecę na Łobzowską, skoczę i mi czegoś miałem, bo nie wiem, jakąś sprawę do tą Romka. No krótko mówiąc, wyszedłem grube 3 tygodnie później, bo wpadłem do kotła tak zwanego UB. Ale to były takie czasy. Była taka solidarność społeczna, że jak ja się zorientowałem, gdzie ja jestem i że taki młody, no taki no opryszek, ubek z takim dużym naganem wprowadził mnie do tego mieszkania, to ja szybko nakreśliłem na kartce papieru słowa skierowane do mojego ojca, że ja się znajduję w kotle, żeby się nie martwił na to, bo ja muszę tu być jakiś czas. I wróciłem do przed okno. Nie minęło pół godziny, to już ta kartka była u mojego taty na Śląskiej 3 i on już wiedział, że ja siedzę. No ale mi okazało się, nie dotyczy ten kocioł Husarski, tylko ich jakiegoś sublokatora, który uciekł tymczasem. Jednym słowem, po 3 tygodniach po kolei brano nas na plac inwalidów i tam już w gmachu UB indagowano. To ja wtedy prosiłem, żeby mi dali jakieś zaświadczenie, że ja siedziałem przez 3 tygodnie w kotle, bo ja wskutek tego, że ja siedziałem w kotle, nie mogłem zdać egzaminu z ginekologii, to oni mnie wyśmiali, bo Urząd Bezpieczeństwa nie dawał żadnych zaświadczeń o tym, że się siedziało w kotle. Poznałem, jak to było. Najbardziej przypadkowe osoby, tam przychodził pewien znany architekt krakowski, potem jakiś czas jego córką chodziłem, tak jak to się mi nadrudało, że tak powiem, bo on mnie zaprosił do swego. No i po jednym słowem, były to takie dziwne czasy, które się wydają niezmiernie nam dzisiaj odległe i egzotyczne. Na przykład, jak siedziałem w kotle, to dokonałem jedynego w moim życiu dzieła z zakresu plastyki, bo wymodelowałem z nudów po prostu, tam przecież to było atelier rzeźbiarskie, głowę człowieka neandertalskiego w glinie. I zrobiło się z tego odlew, który się do dzisiaj chyba gdzieś znajduje w domu, ale ja nie wiem gdzie. Ale potem jednak nigdy już więcej do dziedziny tej rzeźby nie powróciłem. Nigdy. We Lwowie, po pierwsze, moimi kolegami w gimnazjum byli Ukraińcy. Po drugie, ponieważ wychowałem się jako chłopiec w gimnazjum, uczyłem się w Polsce przedwojennej, a we Lwowie była znaczna mniejszość ukraińska, to myśmy mieli obowiązkowo w gimnazjum polskim, państwowym, 1 godzinę ukraińskiego języka tygodniowo. Teraz Szewczenko, Iwan Franko, Olga Kociubyńska i to wszystko. Ja w mi mówili po ukraińsku, przecież oczywiście, że nas nauczyli. Inna rzecz,
że nigdy po ukraińsku nie mówiłem, bo nie miałem, znaczy poza tymi lekcjami powodu. Ale charakterystyczne, że taki znajomy, znaczy jego znajomy, kolega z klasy, Miśku Wołk się nazywał, Wołk po ukraińsku Wilk. Na drugi dzień po wejściu Sowietów, jak go spotkałem, zaczął mówić do mnie na ulicy po ukraińsku. Ja mówię, ty szo zduril? A nagle zapomniał polskiego. To znaczy, ja bym powiedział tak, był bardzo silny nacjonalizm ukraiński. Córka nasza, myśmy mieli profesorów, nauczycieli, znaczy także ukraińskich. Był Zarycki, to był matematyk, był to Ukrainiec. Jego córka była wmieszana w zamach na ministra Pierackiego w Polsce. Dostała ciężki wyrok, coś to 7 lat, zdaje się. No, wiedziało się naturalnie o tym. I było kilku Ukraińców w klasie, już nie pamiętam ilu, ale było, ale wszyscy. No, to byli grekokatolicy, ale to między kolegami. Na pewno była przyjaźń, natomiast wiadomo mi po pierwsze, że oni mieli bardzo dobrą organizację, właściwie niby to niewinną od frontu, to się nazywało Masło Sojus i to była organizacja, to były mleczarnie, sery, twaróg, to tamto. A z tyłu to były jakieś elementy, zdaje się, organizacji bojowej, ON i tak dalej. Polska wprawdzie nie dotrzymała wszystkich zobowiązań z 19 roku, bo miał powstać w Krakowie, w Lwowie Uniwersytet Ukraiński, nie powstał. Ucisk Ukraińców pewien był. Były takie próby odcięcia naszej części tej galicyjskiej od Ukrainy Sowieckiej, że się jest takim hasłem Gente Rutenus Nazione Polonus, niby że to są Rusini. A Rusini to nie to samo co Ukraińcy. O tym wszystkim się wiedziało, ale jakoś nikt się tym specjalnie nie przyjmował, muszę powiedzieć. Znaczy, ja mówię oczywiście o uczniach, o gimnazjalistach, ale że z rzeczą charakterystyczną, widoczną dopiero teraz, że ten ucisk względnie łagodny, który panował w tej, to się teraz nazywa Lwiwszczyna, Stanisławów, okolice Czarnochory, bardzo piękne. Ta próba polonizacji była na tyle łagodna, że tam rozkwitał jednak jako opór nacjonalizm ukraiński. Natomiast obecnie, kiedy ja dostaję liczne zresztą telefony albo zaproszenia, albo listy z Ukrainy, to oni są kompletnie zrusyfikowani. Do mnie dzwoni dziennikarz Kijowa, powiedzmy, ale i z Lwowa nieraz bywa. Dosyć często mam telefon. I on mówi po rosyjsku, ja też mówię po rosyjsku. To ja się go wprost pytam, wy Ruski ili Ukrainiec? Nie, to Ukrainiec. To ja się wtedy po prostu, a wy znajecie ukraiński język? Znaj. No. A jeszcze na przełomie w 88 roku, czy no w 9, była tu u nas ukraińska dziennikarka, żurnalistka z Kijowa i ona opowiedziała nam, już najpierw zrobiła oficjalny wywiad ze mną. A potem, jak już wyłączyła magnetofon, to powiedziała tak, że ona posyła dzieci do szkoły z ukraińskim językiem nauczania i sąsiedzi uważają ją za wariatkę, bo ona zamyka im drogę tym samym do wszystkich wyższych stanowisk. Bo jak się nie zna rosyjskiego, to się nie ma żadnych szans. I rzeczywiście sytuacja wygląda taka, że jest taki kierunek. Im bardziej na wschód od Kijowa, już na przykład w Charkowie, to się już w ogóle nie słyszy ukraińskiego tylko. Czyli 70 lat rusyfikacji było takie, tak potężne, że wyparło ten język. Mówią, że na przykład także i na Białorusi, Białorusini podobno prawie w ogóle nie znają własnego ojczystego języka. A w Lwowie jeszcze on jest, natomiast pod względem wyglądu, jak mówię, ja nigdy nie, po wojnie nie chciałem, chociaż mogłem wiele razy oczywiście, polecić samolotem z Moskwy, chociażby mnie proponowano, bo przecież wiedzieli, że jestem z Lwowa. Nigdy nie chciałem widzieć Lwowa, bo wiem, w jakim stanie był. Jak się dowiedziałem, w kościele świętej Elżbiety jest był skład Nebli. To ja bardzo dziękuję, ale ja nie chciałem oglądać takich rzeczy. No to
Ja tylko wiem, że do dzisiaj zachowały się jeszcze przedwojenne kocie łby bruków z granitu na ulicach, których na przykład w takim Krakowie nikt tego już nie ma, bo to wszystko zostało albo wyasfaltowane i my jesteśmy już Europa, a oni jeszcze niestety to jest, Łódź stał się takim biednym, brudnym miastem garnizonowym. Jeszcze jak byłem w sowieckim Lwowie, miałem słabość do zabawek jeszcze, no oczywiście jako dziecko, ale jako chłopak też i potem ja w sobie budowałem z takiego metalowego budownictwa armatki i czołgi maleńkie. A żeby został potem ślad, to ja robiłem fotografię i poszedłem do zakładu fotograficznego, żeby mi wywołali ten film. Ojciec mówił, nie idź tam, bo to były sowieckie czasy, bo to się może źle skończyć. No ale był to okres, w którym mego życia, w którym dzieci zawsze wiedzą więcej od rodziców. Przyszedłem na któryś tam dzień następny po odbitki i ten fotograf mówi, a wie pan, a tu właśnie pan odbierze na piętrze na górze, proszę pójść tam. A ja poszedłem na górę, a tam siedział NKWD-sta w czapce niebieskiej. A czy to eto takoje? A ja mówię mu, że to są zabawki. No ale to się tam niczym ta szczęście nie skończyło. Ale widziałam, że to jest zabawa z dynamitem, że lepiej się w to nie bawić. U mnie w telewizji był film. Muszę powiedzieć, że największe wrażenie zrobiło na mnie nie to, co tam o mnie opowiadali, ale były tam skontrastowane, zresztą nie wiem czy umyślnie, obrazy dzisiejszego Lwowa i dzisiejszego Krakowa. Dzisiejszy Kraków to jest korki samochodowe, wrażenie, że się jest na Manhattanie, połowa szyldów jest po angielsku, a w Lwowie, no co tam, to jest, gdzie diabeł dobranoc mówi po prostu. I to jest dla mnie bardzo smutne. Ale to jest moja osobista sprawa oczywiście. Jak byłem pierwszy raz wysyłany do Berlina Zachodniego przez Polskę Ludową, ażeby, jak to się nazywało, przełamywać lody. Już nie pamiętam, które to był rok. 70 zdaje się lat to były. To mnie wtedy tak zwany burmistrz miasta zachodniego, Albert, to pastor zresztą był, Albert zaprosił na kolację. No i podawano nam, oczywiście była to uroczysta kolacja, on był z żoną, świece na stole się palą i on mi tak delikatnie powiedział, że on jest czyli wypędzony z Wrocławia. Ja powiedziałem, panie burmistrzu, ja też jestem wypędzony z Lwowa. Ja powiedziałem, ja uważam w ogóle, że społeczeństwa, narody nie nadają się do tego, żeby je tak jak się szafę przesuwa z jednego kąta mieszkania w drugi, przepychać z kąta w kąt. No ale przepchali nas, to nie myśmy zrobili. Przepraszam bardzo pana, ale wyście zaczęli. Hitler nas napadł, byście na nikogo nie napadali. I potem siłą naporu przeciwnego zostaliśmy zepchnięci kilkaset kilometrów na zachód i dlatego wy jesteście teraz, pan jest wypędzony z Wrocławia, a ja jestem wypędzony z Lwowa. No i o tym się już więcej nie mówiło, bo się okazało, różnica była między nami taka. On mógł o tym mówić i pisać otwarcie w Niemczech, a u nas trzeba było mieć gębę zamkniętą. Nie wolno było mówić, że się jest wypędzony z Lwowa przecież. Ale to na szczęście, muszę powiedzieć, jest to na pewno wielkie szczęście, że się dożyło tych czasów, kiedy już można nawet choć przynajmniej powiedzieć otwarcie i publicznie, że się było Lwowiakiem i że Polska była nad Zbruczem i w Wilnie. No, mam nadzieję, że nie będzie się już nikt zajmował przesuwaniem tej Polski jak szafy z kąta w kąt. A natomiast na losie Ukraińców, zresztą tak samo widać jeszcze bardziej na losie Łemków, których w ramach akcji Wisła, prawda, powyrzucano, popalono im cerkiewki i wszystko. No ale to były te ponure i okropne ślady, zostały do dzisiaj i w sercach ludzkich. Mój przyjaciel Sławek Mrożek napisał kiedyś w Kulturze takie opowiadanie w Kulturze Paryskiej u redaktora Giedroycia, które się nazywa Jaworzno. Z tego opowiadania dowiedziałem się, że w Jaworznie był obóz pracy za Polski Ludowej i tam wrogów klasowych rozmaitych nękano. A Sławek
pisze, jak on się zorientował o tym, dowiedział, kiedy on jako dziennikarz pracujący w Dzienniku Polskim w Krakowie jechał, nie wiem, na jakiś reportaż i widział tych nędznie odzianych i nieszczęsnych więźniów owego obozu, jak oni pod jakąś pod strażą jakichś konwojentów szli drogą. I wtedy wzbudziła się w jego duszy po raz pierwszy wątpliwość, czy on jednak nie jest po złej stronie, jak on pisze w Dzienniku Polskim. Takie jakieś, to był taki początek. A ja o tym, że ten obóz istniał w Jaworznie, w ogóle nie wiedziałem. I nie mówię tego w sensie, żeby się usprawiedliwić. Po prostu ja przyznaję się do tego, że żyło się w takim małym kręgu przyjaciół, znajomych. No i po prostu dopiero jak przyszedł październik 56 roku, to się trochę człowiek nałykał troszeczkę wolności. Miałem moim jednym z pierwszych takich bardziej, chociaż młodszy ode mnie protektorów, był nieżyjący, świętej pamięci, Oleg Aleksander Ściborylski. Pamiętam, jeździłem do niego, on mieszkał przy ulicy Szóstra w Warszawie z żoną. I jak wracałem, miałem wracać do Krakowa, to on ze mną spacerował na postoju taksówek późnym wieczorem, oczekiwał mi taksówki i opowiadał mi. Mówił mi zawsze, gdyby gospodarz wiedział o twojej książce, na pewno by ci pomógł. Przez gospodarza, pod gospodarzem on rozumiał Bolesława Bieruta. Brał udział jako żołnierz w Powstaniu Warszawskim. No i od tego powstania nosił pod niżej gdzieś lewego obojczyka odłamki wrośnięte w ciało granatu niemieckiego. A potem był już bardzo znanym. Najpierw został tylko laureatem Nagrody Państwowej za powieść Węgiel, którą tłumaczono na wszystkie języki w obozie socjalistycznym, a potem zaczął pisać scenariusze filmowe. A poza tym był to mój przyjaciel, po prostu bośmy jeździli zawsze w zimie, on ze swoją żoną, ja z moją, do tego domu Literatu Astoria w Zakopanem. I całą naszą pomysłowość koncentrowaliśmy na tym, żeby dostać miejscówki na Kasprowy. Ponieważ mieliśmy tę słabość, żeby zjeżdżać z Kasprowego jak największą ilość razy. Jeździło się często na Goryczkową. Trzeba było czasem o 6 rano wstawać, żeby dostać tę miejscówkę na Kasprowy. Ale w końcu się dostawało. Jak to się mówi, chody i znajomości wyrabiało się. I w to się wkładało rzeczywiście nie tyle nawet kapitały, ile wysiłek umysłowy. Pamiętam, że kiedyś miałem taki szczęśliwy dzień, kiedy dostałem 3 miejscówki. Mogłem w ciągu przedpołudnia 3 razy zjechać z góry na dół. Jak jechałem po raz pierwszy, to kółkiem od kijka zaczepiłem o jakiś korzeń, a jechałem z dosyć dużą szybkością na autostradzie, wywinąłem w powietrzu salto i wpadłem do potoku. Co by nie było jeszcze takie najgorsze, że kości miałem całe, ale portki narciarskie pękły mi w kroku. Od guzika przedniego aż do tylnego musiałem u kierownika kolejki, siedząc u nich w łazience na wannie, na okrętkę zszywać te spodnie i dzięki temu przynajmniej udało mi się wykorzystać trzecią, ostatnią miejscówkę, bo drugą straciłem na tym zszywaniu spodni. Takie to były czasy, bardzo dzisiaj dla mnie już egzotyczne, ale właściwie w dużej mierze smak tego wszystkiego jest taki, nie wszystko było złe, dlatego, bo człowiek był młody. I ta młodość jak gdyby osładzała to, co było w tych czasach ponure i gorzkie. Ja już prawie 50 lat piszę. Pierwszą rzecz, jaką w życiu napisałem jako student medycyny jeszcze, to wtedy ukazało się w tygodniku lekarskim o etiologii raka. Potem zacząłem pisać wiersze, które publikowałem w tygodniku powszechnym przez pewien czas, dość długi nawet. No a potem przyszły gorsze czasy narastającego mrozu stalinowskiej epoki, a potem to już poszło.
Także ja oddaliłem się od medycyny, nie byłem nigdy lekarzem praktykującym, właściwie z wyjątkiem 48 roku w Lesie, kiedy odebrałem 28 porodów na klinice. No i pisałem, mnie nie interesowały jakieś ani ideologiczne sprawy, ani prądy. Nigdy nie byłem w żadnej. Jedyna organizacja, do jakiej należałem, to był Związek Literatów Polskich. I tam w Zakopanem, w Domu Literatów Astorii, w okresie wczesnego lata, zwykle w czerwcu, najwięcej rzeczywiście napisałem. Także mniej więcej co roku wydawałem książkę. A zacząłem pisać w ten sposób, że jak byłem w Zakopanem, chodziliśmy tam na wycieczki, na przykład na Czarny Staw. I taki był jakiś taki wysoki, gruby bardzo pan, nazywał się Pański. Ja nie wiedziałem, kto to jest. I takśmy rozmawiali sobie, on i ja raz przed nim uskarżałem się na to, że w Polsce nie ma w ogóle utworów z zakresu literatury fantastyczno-naukowej. No ja bardzo miałem zawsze, jeszcze jako chłopiec, jeszcze w Lwowie, słabość do tej literatury, czytałem Wellsa, czytałem, bardzo lubiłem. A on się spytał wtedy, a jakby pan mógł, czy by pan taką powieść napisał? To ja powiem, dlaczego nie? I już. A potem się okazało nagle, że to był prezes spółdzielni wydawniczy Czytelnik, no i dostałem umowę, w której trzeba było tylko napisać tytuł utworu. To napisałem Astronauci. I jeszcze nie wiedziałem, co będzie dalej, oprócz tego jednego słowa, no ale siadłem i napisałem tych astronautów, no i to była taka zabawna sytuacja, w której była bardzo faworyzowana literatura produkcyjna, rozmaite spółdzielnie rolnicze, były opisywane szczegółowo, kampania, znaczy walka, cukrownia, to, tamto, ale jeszcze nikt nie wiedział, co to jest fantastyka naukowa. Nikt nie wiedział przede wszystkim w cenzurze, to znaczy, że nikt mi się do tej książki nie mieszał. Jak ta książka wyszła, to się pokazało, był taki dwugłos o tej książce, chyba to była, nie wiem, czy to była Nowa Kultura, czy jak się nazywało, w tym centralnym organie literatów warszawskich, że książka jest fałszywa ideologicznie, albowiem przedstawia taką ewentualność, że planeta Wenus zagraża inwazją Ziemi. A przecież to jest niemożliwe, jak pisała pani krytyk. No bo przecież jeżeli na Wenus są jakieś istoty rozumne, to musi być walka klasowa. Jak jest walka klasowa, to na Wenus musi być partia komunistyczna. Jak jest partia komunistyczna, to ona udaremni próby inwazji Ziemi. No więc na takim poziomie odbywały się wtedy dyskusje literackie. Ale na szczęście mnie to nie zaszkodziło. Pierwszym wydawcą tej mojej książki, już nie krajowym, był Volkund Verlag w Berlinie Wschodnim, bo to była Niemiecka Republika Demokratyczna. Oni to wydali, rzeczywiście. I ta książka miała nieprawdopodobną ilość wydań w NRD. A jakiś rok czy dwa lata później, po tym niemieckim wydaniu, zwróciła się do mnie Moskwa o tłumaczenie rosyjskie. No owszem, proszę. Ale oni chcieli coś około 100 przeróbek, żeby zrobić w tej książce. Ale już byłem twardy, już byłem hardy. Powiedziałem, że albo wydadzą tak jak jest, albo nie trzeba wcale. I oni to wydali. No ale jeśli chodzi o tę stronę niemiecką, tu się z kolei otwiera nowy rozdział w moim życiu. Ponieważ ja jeździłem do Berlina, który jeszcze nie był przedzielony wtedy, ale był już Berlin Zachodni, który był Berlinem kapitalistycznym i strasznym. Mieszkałem w hotelu Adlon w Berlinie Wschodnim. I wchodziłem do mojego wydawcy i robiłem różne rzeczy nikczemne i klasowo fałszywe. Mianowicie podejmowałem większą gotówkę w markach wschodnich za tę powieść. Ona wychodziła, miała coś 9, a może nawet 10 wydań. Nie, była straszna posłucha literacka w Niemczech Wschodnich też. I dlatego to się cieszyło z pewnym takim powodzeniem. Wsiadałem do metra i metrem jeździłem na zachód. I tam w stosunku 3:1 marki wschodnie zamieniałem na zachodnie, no i hulałem w Berlinie Zachodnim. No a potem wracałem do Berlina Wschodniego, wtedy można było, bo nie było jeszcze muru. W międzyczasie ożeniłem się. Żonę miałem, byliśmy jeszcze bardzo ubodzy znowu,
trzeba było się postarać o jakiś przyodziewek dla żony. Takie futerko dla żony kupić, to było bardzo ładne, wtedy przynajmniej, w Berlinie Zachodnim. W Berlinie Wschodnim kupiłem numer prawdy w języku rosyjskim, radziecką prawdę. Kazałem sobie w neutralny papier zapakować to futerko. Siadłem w wagonie metra z tym tobołkiem i się cały przykryłem się tą, niby czytam prawdę. Zupełnie po prostu człowiek sowiecki. No i tacy ci kontrolerzy graniczni weszli, ale jak zobaczyli, że jakaś osobistość siedzi i czyta rosyjską gazetę, komunistyczny organ moskiewski, to obeszli mnie, w ogóle nikt mi nie tknął. Także ja mojej żonie istotnie mogłem zawieźć do Krakowa to futerko. No więc takie rzeczy się działy, aż wreszcie przyszedł ten niewesoły moment, kiedy został zbudowany mur dzielący Berlin. Dłuższy czas byłem w Berlinie Wschodnim tylko wtedy, kiedy reżyser wschodnio-niemiecki Metzik postanowił nakręcić film. Podług moich astronautów to się nazywało Milcząca Gwiazda, Der Schweigende Stern. Była to hała, jak to się mówi, no niesamowita. Aktorzy wygłaszali takie dłuższe ideologiczne przemówienia i na Ziemi, i na planecie Wenus i tak dalej. To było dosyć wszystko zarazem makabryczne i wesołe. Makabryczne było o tyle, że ja widziałem, że to strasznie niedobry film wychodzi z tego, no i nie było żadnej, na to nie miałem żadnego wpływu. A wesołe jednak było, no bo znowu jeszcze człowiek był młody i miał rozmaite takie jakieś szalone pomysły, prawda, więc w dużej mierze jeszcze wtedy Berlin zresztą leżał w gruzach powojennych. Zwłaszcza wschodnia część była bardzo słabo odbudowana. Pamiętam, że zapadłem wtedy na taką oto chorobę. Jeszcześmy nie mieli dziecka, ale przy Alei Stalina były takie duże domy i w jednym z nich był świeżo wybudowany i były tam zabawki. I zachorowałem na modele kolejek elektrycznych, takie maleńkie. Zacząłem to, ile razy jeździłem do Berlina, to przywoziłem takie kolejki do domu. Także mieszkanie nasze, mieszkaliśmy wtedy przy ulicy Bonerowskiej, tory na podłodze leżały, lokomotywy pięciokrotnie sprzężone pędziły, ciągnące wagoniki, wszystko malusieńkie. No, myślę, że jakieś ostatnie szczątki tego wszystkiego jeszcze gdzieś może walają się w naszej piwnicy, dokładnie to nie pamiętam już. Za honoraria zdobywane w NRD, a także za film i za książki, nabyłem w NRD Warburga. Był on biało-czerwony, do połowy biały, od połowy czerwony. To znaczy, no troszeczkę przypominał flagę polską, tylko że był bardziej pomidorowy, ten czerwony kolor. I ten samochód przyjechał do Krakowa towarowym pociągiem. Pamiętam, że jak go wyładowywano na komorze celnej w Krakowie, budził on taką sensację, jak gdyby dziś ktoś przyprowadził białego słonia pomalowanego całego w różowe albo niebieskie kwiatki. To było coś takiego zupełnie niesłychanego. Ja byłem cały szczęśliwy. Z tym samochodem niedługo potem wyruszyliśmy z moją żoną w podróż do Czechosłowacji, do Pragi, która jeszcze bardziej była stalinowska, aniżeli polski Kraków. Pamiętam, że to było dosyć zabawne, dlatego, bo jakośmy przyjechali do Pragi, padał deszcz i żona moja się zorientowała, że zapomniała w domu parasolkę. Ja powiedziałem, no nic, ja mam tutaj sporo pieniędzy, bo mnie też tu wydają, zaraz pójdziemy do sklepu i kupimy parasolkę. Okazało się, że w całej Pradze nie był ani jednej damskiej parasolki, ale za to nad Pragą, na jakimś wzgórzu widać było taki piękny pomnik ogromny towarzysza Stalina. To owszem, na to się Czesi zdobyli. Muszę powiedzieć w ogóle, że ja mając średnio dobrą, ale jako taką pamięć wiem, że jest bardzo wielu ludzi, którzy dzisiaj w ogóle nie pamiętają o tym, że kiedyś byli płomiennymi członkami partii komunistycznej i oni się tak potem przefarbowali, że jak się ktoś spyta, czy on był w partii, taki facet przeważnie
wydaje okrzyk najwyższego oburzenia i zaskoczenia nigdy w świecie. Prawdą jest, że nigdy nie byłem w żadnej organizacji. Jedyna organizacja, do jakiej należałem, był Związek Literatów i dotrwałem w tym Związku Literatów jako szeregowy członek, bo nigdy nie dawałem się wybrać do władz związkowych, aż do grudnia, kiedy generał Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny. Wtedy niedługo potem zawieszono, a potem rozwiązano Związek Literatów i ja znowu znalazłem się, że tak powiem, w powietrzu, jeśli tak można powiedzieć. Już bym członkiem, bo wtedy dopiero dużo później powstała kontrorganizacja zwana Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i jestem jej członkiem. Jak widać z tego wszystkiego, w straszliwym skrócie, życie moje przebiegało w takich skokach i zygzakach gwałtownych, to znaczy ustroje się zmieniały, a to była najpierw Polska przedwojenna, uboga, ale suwerenna, zupełnie kapitalistyczna, nikt nie słyszał w niej o żadnym komunizmie. Muszę powiedzieć, że nawet jak ja na medycynę wstępowałem w Lwowie za sowieckich czasów, to ja w dalszym ciągu byłem bezpartyjny zupełnie. I co prawda ja byłem tak zwany atlicznik, to znaczy ja bardzo dobrze się uczyłem. Tych atliczników pozbierali pewnego razu towarzysze sowieccy i przy Alei Mickiewicza do takiego, tam był taki pałacyk. Śliczne, białe, ampirowe mebelki. I nas tam kilkanaście osób trzymano. I pojedynczo wzywano, ci, których wezwano, opuszczali ów gmach innymi schodami i inną bramą. Także nie było wiadomo, co oni będą z nami tam wyprawiać. Okazało się, kiedy stanąłem przed obliczem, że była komisja, która proponowała wstąpienie do komsomołu. No ja nie byłem jeszcze taki bardzo doświadczony politycznie, ale powiedziałem, że marzeniem moim było zawsze wstąpić do komsomołu. Tylko jestem nieprzygotowany jeszcze ideowo i muszę się bardzo długo uczyć i studiować, czytać Marksa i tak dalej. Oni mnie tłumaczyli, że to jest niepotrzebne. Oni się już zajmą moim wykształceniem komunistycznym, jak ja będę członkiem komsomołu. Ale ja jak dziki osioł upierałem się, że ja nie, non sum dignus, nie jestem godzien. No i nie dałem się wciągnąć do tego komsomołu. Uważam, że do dzisiaj, że to, ten rodzaj, ten taktyki były zawsze najlepsze. To było to samo potem w Polsce, jak mi proponowano kilkakrotnie, żebym wstępował do partii. Mówiłem, nie mogę, bo się nie znam, bo nie rozumiem jeszcze, nie dojrzałem ideowo i tak dalej, i tak dalej. No więc można się było jakoś, jak to się mówi, przepełznąć, przeczołgać się, przepchać się przez te czasy, tak straszliwie skotłowane, z tym, że muszę powiedzieć, miałem na pewno więcej szczęścia niż rozumu. My pamiętamy z moją żoną straszliwe godziny oczekiwania na milicję, czy nam dadzą paszport, czy nie. A teraz, jak się poszli kilka lat temu paszport już w wolnej Polsce, to dwie dziewczynki takie może po 20 lat, które miały za Solidarności po 10, dały nam te paszporty, puk, puk, pieczeć, bum, 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 bum i w jednej chwili miał się paszport w ręku bez żadnego czekania, bez żadnego błagania, bez niczego. I tu widać dopiero, ile niepotrzebnej męki człowiek przeżył i ile było biedy i nieszczęścia w tych dawnych, już teraz to się zdaje, że tak by się mówiło, Asyria, Babilon, Egipt. Tymczasem to parę lat temu było zaledwie. A młodzi ludzie się tam nie chcą zajmować, a starsi trochę toczą z sobą walki polityczne. Jest to bardzo smutne właściwie, jak się nie potrafi cenić tej tak odzyskanej wolności. Takich uniwersalnych fachowców, którzy potrafiliby ogarnąć całokształt nauki, właściwie już być nie może, ponieważ nikt nie ma takiego dużego mózgu wielkości encyklopedii brytyjskiej. To jest niemożliwe po prostu i dlatego wszyscy możemy być w najlepszym razie dyletantami. Ja też uważam się oczywiście za dyletanta. A ponieważ, jak mówią mi przyjaciele, ja się interesuję ogólną teorią wszystkiego, to znaczy ja bym chciał wszystko wiedzieć.
Ja się zachowuję jak człowiek, który przychodzi na dworzec i widzi, że odchodzi pociąg w jedną stronę, więc on zaczyna biec za tym pociągiem, ale tu nadchodzi inny, jeszcze piękniejszy pociąg w inną stronę, więc on biegnie za tym innym. I tak on biegnie w różne strony, a ponieważ nie można biec w różne strony naraz, to on staje ogłupiały i nie wie sam, co ma robić. I ja często znajduję się też w tej sytuacji, bo jak mnie zainteresuje jakiś problem, to ja muszę wszystko inne rzucić w kąt i tym jednym się zajmować. To jest bardzo męczące. Ostatnio bardzo się interesowałem, no z jednej strony kosmologią, to księdza profesora Hellera czytałem, a potem zacząłem kupować książki, bo to bardzo dobrze wychodzą książki w wydawnictwie Znak z zakresu elementarnej fizyki, które autorami są laureaci Nagród Nobla, jak Weinberg na przykład, jest tego dużo. A z drugiej strony interesuje się także wielkimi postępami w dziedzinie medycyny, które są bardzo nierównomierne, dlatego bo w jednych sferach, na przykład w chirurgii, są niesłychane postępy, już można syntetyczne kolano stworzyć, a z drugiej strony z tym wirusem choroby AIDS mamy kolosalne, znaczy ludzie mają kolosalne kłopoty i nie wiadomo, kiedy to się skończy. Odkrycia planet rozmnożyły się, poza tą planetą, którą pan Wolczan wykrył, pośrednio, co są tak zwane perturbacje orbitalnego ruchu wokół gwiazdy zwanej pulsarem. Tam są panują warunki wykluczające istnienie życia. W ostatnim numerze Science Review jest cały szereg planet wykrytych w ten sam sposób, ale warunki są raczej niekorzystne. Na przykładzie naszego słonecznego układu widać, że już wiemy, praktycznie na pewno, że tylko jedna Ziemia znajduje się w takiej odległości od Słońca, że na niej życie jest możliwe. Tutaj panuje no, bardzo trudny problem, ponieważ my się musimy zdać na rozmaite rozkłady prawdopodobieństwa. Nie wiemy, jak często powstają planety podobne do Ziemi, nie wiemy, jak często może powstawać życie, nie wiemy, czy życie musi wydawać formy, które wstępują na coraz wyższe stopnie ewolucji, aż do istoty rozumnej. Wcale tego nie wiemy. Nie mamy żadnych danych. Istnieje tylko tak zwane myślenie życzeniowe, to co Melchior Wańkowicz nazywał chciejstwem, prawda? Jak się chce, to się wierzy, że takich istot jest więcej. Ja się tym interesowałem, tym problemem i ja czytałem, a nawet brałem udział w takiej konferencji amerykańsko-sowieckiej 25 lat temu w Biuraganie. Tę konferencję zorganizowano z inicjatywy dwóch uczonych. Jeden to był Amerykanin Carl Sagan, a drugi to był astrofizyk rosyjski Józef Szkłowski. Ja znałem dobrze Szkłowskiego, no i bardzo zdziwiony byłem, bo on najpierw napisał aż dwie grube książki o tym, że niechybnie w kosmosie jest życie rozumne, a potem pewnego roku doszedł do przekonania, że nie ma. I ja się go pytam, a dlaczego? Albo stracił wiarę, ale nie w sensie religijnym, stracił przekonanie, stracił wiarę w to, że są jakieś inne cywilizacje. No na to nie ma żadnego kontrargumentu. Natomiast problemem raczej dla tego rodzaju ludzi, którzy w to wierzą, to jest nas straszliwa i niewyobrażalna dla nas odległość. Powodująca, że jeżeli planeta zamieszkała przez istoty rozumne, znajduje się w odległości 1000 lat świetlnych, a to nie jest w skali kosmicznej dużo, to znaczy, że jak Mieszko został królem polskim i ktoś by wtedy wysłał sygnał, to my byśmy to dzisiaj dopiero odebrali i za następne 1000 lat moglibyśmy tym nadawcom udzielić odpowiedzi. To nie są warunki dla prowadzenia kosmicznych rozmów. Dlatego przekonać się o tym, czy ktoś jest, czy też nikogo nie ma, jest bardzo trudno i w tej chwili leży to poza horyzontem naszej wiedzy. Zajmować się różnymi rzeczami, kiedy się pisze, jest rzeczą miłą i bardziej interesującą, niż jak się wciąż jedną i tą samą dratwą na jednym i tym samym kopycie wciąż te same zerówki przyszywa. Ja już prawie 50 lat piszę. No i pisałem, i pisałem, i pisałem. A dlaczego pisałem? To jeden Pan Bóg wie. To znaczy, to w człowieku widocznie jakoś siedzi i to się w ten sposób przyjawiało, że ja pisałem to, co mnie szczególnie interesowało. Mniej więcej co roku wydawałem książkę.
Trudności początkowo nie miałam żadnych z naukową fantastyką, ponieważ ona była jeszcze, jeśli tak można powiedzieć, produkowana na wariackich papierach. Dopiero jak pokazały się moje, po 90 roku, po upadku Sowietów, moje dzieła zebrane w Rosji, to się przekonałam i dowiedziałam się od tłumaczy, że cały szereg tekstów moich był, no, był cięty, kancerowany przez rosyjskich cenzorów, bo u nich panowały warunki sroższej cenzuralności niż w Polsce, także na przykład wszystkie wzmianki o Bogu z powieści Solaris wyleciały, ale istnieje pewnego rodzaju obszar źródłowy moich zainteresowań językowych, naturalnie ograniczających się przede wszystkim do języka ojczystego, to znaczy polskiego. Ja mam na półce wielki słownik warszawski. Ten słownik powstał w latach 900 jeszcze z Austrii. No i jak się weźmie na kolana jeden z 8 tomów, a to są potężne tomy, to człowiek, chociaż może być 10 razy Polakiem, przekonuje się, że co najmniej połowy słów, które tam się znajdują, nie rozumie, bo język jest niesłychanie bogaty. Tam jest ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy słów. Więc lektura słownika jest rzeczą niemożliwą. Nie można czytać słownika tak samo, jak nie można czytać encyklopedii po kolei, strona po stronie. Ale jak się ktoś interesuje i kogoś to fascynuje i bawi i zajmuje się etymologią, pochodzeniem wyrazów i tak dalej, to można się bardzo zagłębić w języku i zorientować się, jakie tam panują przemiany, wpływy, jak język się starzeje. To jest bardzo dziwne, ale wybitny autor rosyjskiego pochodzenia, Nabokow, który teraz dość popularny w Polsce, on jako młody człowiek wyjechał do Europy Zachodniej, uciekł przed rewolucją po prostu, a potem do Ameryki i napisał powieść Lolita po angielsku i tak świetnie władał tym angielskim, ale potem Nabokowowi przyszło do głowy, że on sam przełoży Lolitę, bo już można było, na język rosyjski, na jego ojczysty język. I okazało się, że ten rosyjski przekład dokonany przez Rosjanina, który jest na emigracji, nie jest taki dobry jak ten angielski, jego oryginał, dlatego, bo on stracił łączność z żywym nurtem mowy rosyjskiej. Po prostu on zbyt długo przebywał poza obrębem rosyjszczyzny. To znaczy, z tego wynika, że istnieje pewnego rodzaju możliwość, że język martwieje, kamienieje, jeżeli ktoś uważa, że on jest jakąś stałą. Tymczasem on jest tworem żywym, on się zmienia. My na przykład w tej chwili mamy w Polsce wielkie kłopoty z epoką informatyki i komputeryzacji, dlatego, ponieważ cała masa słów, angielski do tego nadaje, żeby stwarzać neologizmy, bardzo ciężko jest oddawać polskim. Jak ja czytam na przykład, ja prenumeruję brytyjskie pismo medyczne wydawane w języku polskim, to włosy wstają na głowie od tego, co ci młodzi tłumacze robią z wyrazami angielskimi, które jeszcze nie mają odpowiedników polskich. I to samo dotyczy też komputerów. Na przykład połączenia między elementami, które się nazywają się po angielsku interface, to ktoś oczywiście żartobliwie powiedział, żeby to się nazywało międzymordzie. No oczywiście międzymordzie to jest okropne, to jest nie do wytrzymania. Ale lepszego słowa nikt jeszcze nie wymyślił. To łatwo powiedzieć, wymyślcie słowo. Bo mieliśmy wybitnych twórców, takich, którzy na przykład wymyślili dla nas takie słowa jak, powiedzmy sobie, tlen, wodór, podczas kiedy pierwotnie nazywało to się kwasoród i wodoród. I uważam, że tlen jest świetnym nowotworem, który się tak już przyjął, że każde dziecko wie, co to jest tlen. Ale przydałoby się, żebyśmy znowu mieli takich ludzi, którzy by potrafili tak ładne i proste wyrazy na użytek społeczny wymyślać. Ale widocznie jest to specjalny dar, który jest mało komu dany. Ja oczywiście jestem ze zrozumiałych względów pod silnym wpływem określonych i często wzajemnie sprzecznych stanowisk, jakie zajmuje zarówno filozofia antropologiczna, czyli filozofia człowieka, jak nauki ścisłe, jak antropologia ewolucyjna. No przecież ja nie biorę tych moich informacji z sufitu, tylko z literatury, która dostaje się do moich rąk i przed moje oczy. I na pewno tego rodzaju informacje mają charakter kształtujący moje wyobrażenie o człowieku. Ono nie jest nadmiernie dla człowieka pochlebne, powiedziałbym.
Można to zarówno komentować w języku pożyczonym z teologii, mówiąc o grzechu pierworodnym, jak też można to mówić, omawiać w języku bardziej biologicznym. Jest taka książka, wyszła teraz w Ameryce, nazywa się Trzeci szympans. Ten trzeci szympans to człowiek. Pierwszy szympans to jest ten zwyczajny szympans. Drugi szympans to jest bonobo, taki mały, którego można nauczyć do 600 znaków pisma. A trzeci szympans to człowiek. Jak długo by ludzie by siedzieli na drzewach, to byliby silnie uzależnieni od tego, jakie rośliny w danym klimacie i w danej epoce były. A potem, kiedy zaczęli polować, to stali się raczej niezależni od warunków klimatycznych, roślinnych i wszędzie, gdzie była zwierzyna łowna, pojawił się człowiek. I człowiek się rozszedł po całym świecie i to jest taki wątek, który podskórnie, w podszewce swojej, powiada, że człowiek zdobył inteligencję dzięki temu, że stał się drapieżny i że to w nas do dzisiaj siedzi i stąd te rozmaite ponure sprawy, które tak nam zaczorniły XX wiek, jak na przykład te ludobójstwa i holokausty i to, co się działo w Jugosławii dawnej i w Czeczenii, no i prawie wszędzie. I jak się człowiek zajmuje, ja mówię teraz już o sobie, zajmuję literaturą, to powinni uwzględniać zarówno te piękniejsze, jak i te mniej piękne strony człowieczeństwa. Człowiek jest bardzo plastyczną istotą, która może być zarówno, zaczynamy od ludożerstwa, a kończymy na wzniosłych poetach, na wieszczach, prawda, którzy są chlubą swojego narodu. I tak już jest, że jedni na przykład pisarze raczej koncentrują się raczej na tym, co w człowieku dobre, a inni na tym, co w człowieku złe lub okrutne. Obecnie ze mnie zrobili w Niemczech filozofa, ja siedzę tam w encyklopedii nie literatury, tylko w encyklopedii filozoficznej. Więc ja mogę powiedzieć, grałem na rozmaitych fortepianach, a znowu po 1988 roku, kiedy powiedzmy w zejściu Gorbaczowa po nastaniu własności i tak dalej, zacząłem myśleć o tym, że wróciliśmy z żoną z Wiednia, z tej przymusowej emigracji do kraju, no to ja w ogóle zarzuciłem pisanie utworów nie tylko z zakresu science fiction, ale w ogóle beletrystyki, tylko przede wszystkim zacząłem pisać felietony dla Tygodnika Powszechnego o tematyce. No ona troszeczkę przypomina w pewnym sensie, jeśli można porównać, ośmielić się takiego porównania do tej roli, jaką pełnił Kisiel, to znaczy Kisielecki w Tygodniku. Znaczy o wszystkim pisać. A poza tym zacząłem pisać w miesięczniku wrocławskim Odra o literaturze, a znowu w magazynie komputerowym PC Magazyny po polsku u redaktora Misia zacząłem pisać eseje o informatyce, o komputerach, o wirtualnej rzeczywistości, ponieważ ja przewidziałam 34 lata temu, że ona powstanie, nazwałam to fantomatyką. No i te książki równocześnie zaczęły wychodzić, wyszła w wydawnictwie Uniwersytet, przy Uniwersytecie Jagiellońskim wyszła seria moich esejów o informatyce, a znowu Znak wydał felietony Lubę Czasy, także ja właściwie sam już trochę zapomniałem o tym, co to jest fantastyka naukowa i tylko muszę udzielać odpowiedzi, zwłaszcza przybywającym do mnie z zagranicy rozmaitym Niemcom, Francuzom, Rosjanom. Muszę się tłumaczyć z tego, że ja przestałem fantastykę naukową uprawiać. A ja sam dobrze nie wiem dlaczego. Właściwie po prostu dlatego, że straciłem zainteresowanie. To jest rzecz taka, na przykład jest taka jarzyna brokuły. Przez prawie dłuższy czas bardzo lubiłem brokuły, a potem mi to przeszło.